Dobry wieczór Państwu. Przed nami kolejny weekend pełen sportowych emocji i wydarzeń. Dlatego dzisiaj w programie m.in. zaglądamy do powracających na parkiet szczypiorniców Gwardii Opole. Zagłębie Lubin jest w naszym zasięgu, ale trzeba być na 100% skoncentrowany. Mamy dosyć młodą drużynę jak na naszą ligę, chyba najmłodszą. I tutaj młodzież rządzi się swoimi prawami i trzeba być naprawdę skoncentrowany. Sprawdzamy, kiedy srebrny medal Igrzysk Olimpijskich odbierze Bartłomiej Bąk. Miło, na pewno bardzo miło, na pewno bardzo fajnie, że gdzieś ta sprawiedliwość jest po tylu latach. A na koniec do młodych koszykarzy przyjdzie Święty Mikołaj. Dla wszystkich uczestników turnieju będzie niespodzianka, ponieważ w podróży dookoła świata o godzinie 14 mamy umówionego Świętego Mikołaja, który właśnie na ulicy Pruszkowskiej zjawi się w najbliższą niedzielę. A rozpoczynamy jednak siatkówką. Przenosimy się do Stegu Areny, gdzie przed chwilą zakończyło się spotkanie siatkarek Unii Opole z ekipą z Krosna. Czy Opolanki świętują? Przenosimy się do Donata Przybylskiego. Dosłownie kilkanaście sekund temu opolskie siatkarki Unii odniosły kolejne, bo już piąte zwycięstwo z rzędu, tym razem pokonując Karpaty Krosno, jak widać 3-1. Po godzinie i 45 minutach gry nasze zawodniczki nie miały sobie równych, choć jak na żeńską siatkówkę przystało, zdarzył im się absolutnie jeden przestój. Ale nim o tym, to najważniejsze zwycięstwo. Przypomnę, po wygranej ostatnio z Mielcem 3-0, z Tarnowem 3-1, w Gliwicach 3-2 i z Wielicką 3-2, 17 października po raz ostatni nasze dziewczęta doznały smaku porażki, no i oby ten smak już im nie towarzyszył, oby był tylko słodki smak zwycięstwa. A zatem w tej chwili wybrana najlepsza zawodniczka meczu, Makarowska, to ona była jedną z bohaterek tego dzisiejszego zwycięstwa, ale co było po kolei? Otóż kiedy zaczęło się od 3-0 i 7-1 w pierwszym secie, już było wiadomo, że Opolanki wydaje się są pewnymi faworytkami do zwycięstwa 3-0, ale nic bardziej zmiennego, jeśli chodzi o kobiety w siatkówce. Nasza drużyna pewnie wygrała seta do 17 i kiedy w secie drugim nasze panie prowadziły 16-13, nagle coś się zacięło. Nie wiadomo co, zaczęły źle przyjmować, nie potrafiły przyjmować i serwisu, i odbioru, i nagle z tego stanu, o którym mówiłem, zrobiło się 21-20 dla naszych. Jeszcze wydawało się, że wszystko będzie ok, i później nagle potworne tąpnięcie i przegrana 22-25. Reprymenda trenera Vettoriego jednak chyba podziałała na nasze siatkarki i w secie trzecim już dosłownie zbiły rywalki 25-15. Kapitalna Sieracka, kapitalna Stronias, które uzupełniała libero Adamek, robiły właściwie na siatce co chciały. No i set czwarty też bez historii, bowiem podobnie jak i w partii trzeciej, w której to było 25-15, nasze panie wygrały również i partię czwartą, i również w takim samym wyniku 25-15. To świadczy o tym, że drużyna Vettoriego rzeczywiście ma szansę na to, by wpiąć się absolutnie w górę tabeli, by znów, tak jak podobnie przed w tamtym sezonie, być jedną z drużyn, które będą się liczyły w pierwszej trójce. Najważniejsze, pewne 3-1, najważniejsze, że to zwycięstwo było i pewne, i okazałe, tak jak mówię, może poza tym jednym chwilowym takim nieporozumieniem w drugiej części drugiej seta. O to pewnie trzeba będzie zapytać trenera Vettoriego, skąd się wzięła taka nagła apatia naszego zespołu, które to dziewczyny dzisiaj spisały się właściwie na medal. Pewne 3 punkty, pewne zwycięstwo i utrzymanie się właśnie w pierwszej trójce ligowej tabeli, to jest najważniejsze dla naszego zespołu. A dzisiaj, jak już widać, mogą sobie spokojnie świętować ten weekend i szykować się do kolejnego spotkania. A zatem dzisiaj w Opolu drużyna Unii pewnie pokonała drużynę z Krosna 3-1. W setach, przypomnę, 25-17, 22-25 i później dwa razy 25-15 i 25-15. A zatem radosne wieści dzisiaj na wieczór z hali Stegu Arena. Oczywiście będziemy kibicować naszym siatkarkom w kolejnych meczach, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę męską, AZS Politechniki Opolskiej jutro zmierzy się z ekipą Woleja Rybnik. Początek tego spotkania o godzinie 16. I przechodzimy do piłki ręcznej. Po blisko 2-tygodniowej przerwie powracają na parkiet szczypiorniści Gwardii Opole. Czy uda im się sprawdzić mikołajkowy prezent w jutrzejszym meczu z Zagłębiem Lubin?
ten czas, żeśmy wykorzystali na to też, bo w ostatnim czasie graliśmy 4 mecze w przeciągu 11 dni, żeby się też trochę zregenerować. Zawodnicy dostali 4 dni wolnego i potem zaczęliśmy lekkie wdrażanie i przygotowanie się do tych 3 meczy, które nam zostały w tym roku kalendarzowe. Zagłębie Lubin jest w naszym zasięgu, ale trzeba być na 100% skoncentrowany. Mamy dosyć młodą drużynę, jak na naszą ligę, chyba najmłodszą. I tutaj młodzież rządzi się swoimi prawami i trzeba być naprawdę skoncentrowany na 100%, żeby zostały 3 punkty w Opolu. Lubin na pewno gra agresywnie w obronie, mają dosyć dobrego bramkarza i praktycznie z każdej piłki ciągną kontrę, czy to po stracie bramki, czy po uzyskaniu piłki ciągną kontrę i to trzeba zniwelować. Mają Marciniaka, który biega dobrze w pierwsze tempo i na to zwracają gdzieś uwagę i na tym będziemy się skupiać. A my musimy swoje zagrać, po prostu agresywnie w obronie, tak jak było dotychczas w tych meczach, co wygrywaliśmy i skutecznie w ataku. Na pewno był to dobry prezent, te 3 wygrane, ale ostatni mecz, który gramy u siebie 16 z Orłem Wisłą Płock, to był naprawdę taki super prezent dla nas, dla kibiców. Zakończenie tego roku kalendarzowego był piękny prezent dla wszystkich. Początek spotkania o godzinie 19:15. Pozostajemy w hali, ale zmieniamy dyscyplinę na koszykówkę. Wszystkie koronawirusowe zaległości nadrobili już koszykarze Wigli AZS-u Politechniki Opolskiej, którzy spisują się naprawdę dobrze. Z ostatnich 5 spotkań zwyciężyli 4, no i są jednym z kandydatów do gry w playoffach. A jutro czeka ich spotkanie wyjazdowe z ekipą Dzików Warszawa. Początek o godzinie 18:00. A w hali przy ulicy Pruszkowskiej zobaczymy natomiast młodych koszykarzy, którzy w niedzielę rozegrają mikołajkowy turniej. Młodzi koszykarze, bardzo młodzi, ponieważ 10- i 12-latkowie spotykają się na sali gimnastycznej przy okazji turnieju mikołajkowego organizowanego przez Opolski Związek Koszykówki we współpracy z Politechniką Opolską oraz Urzędem Miasta Opola. Od godziny 9:30 na sali Politechniki Opolskiej przy ulicy Pruszkowskiej spotykają się ponad 100 dzieci w 2 grupach 10- i 12-latków, którzy rozegrają turnieje między sobą oraz będą organizowane gry i zabawy dla tych dzieci. Jeśli chodzi o turniej, to te drużyny spotykają się w systemie każdy z każdym, natomiast w międzyczasie również będą zorganizowane gry i zabawy. Między innymi będzie to konkurs rzutów osobistych dla tych młodych adeptów koszykówki. Dla wszystkich uczestników turnieju będzie niespodzianka, ponieważ w podróży dookoła świata o godzinie 14:00 mamy umówionego świętego Mikołaja, który właśnie na ulicy Pruszkowskiej zjawi się w najbliższą niedzielę. I to będzie jedna z główniejszych atrakcji tej imprezy. Wychodzimy na zewnątrz, na murawę. Głodni zwycięstwa są piłkarze Odry Opole, którzy w ostatnich 4 kolejkach dopisali do swojego konta tylko 1 punkt. Zespół Dietmara Bremera w niedzielę na wyjeździe zmierzy się z GKS-em Tychy. Początek meczu o godzinie 17:00. A przypomnę, że ostatnie spotkanie z Termaliką Nieciecza zostało odwołane z uwagi na zły stan murawy w Opolu. I już wiemy, że ten pojedynek zostanie rozegrany w najbliższą środę, 9 grudnia w Nieciecze. Decyzja o dyskwalifikacji złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Londynie w podnoszeniu ciężarów Oleksego Torochtija została zatwierdzona przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a to oznacza, że po latach srebrny medal tej imprezy otrzyma Opolanin Bartłomiej Bąk, a rozmawiał z nim nasz reporter Piotr Jankowski. Jak czuje się sportowiec, który po 8 latach doczeka się tej sprawiedliwości i w końcu odbierze zasłużony srebrny medal Igrzysk Olimpijskich? No ciężkie pytanie, jak się czuję. To niewiele to zmieni w moim życiu. Ja też zawsze powtarzam, że wszystko, co ja mogłem zrobić, to zrobiłem na Igrzyskach w Londynie. Miło, na pewno bardzo miło, na pewno bardzo fajnie, że gdzieś ta sprawiedliwość jest po tylu latach, bo przechowywali nasze próbki, odmrozili, po 4 latach odmrozili, cała procedura odwoławcza też również trwała kilka lat. Okazało się w tym tygodniu, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski już ewidentnie uznał to, że zawodnik z Ukrainy, który wygrał Igrzyska, stosował doping, także z automatu jestem przesunięty na 2 miejsce, o srebrny medal. Najlepsze jest to i najciekawsze z mojego punktu widzenia jako byłego sportowca, prawdopodobnie pojadę do Tokio i tam odbiorę ten medal, bo być na Igrzyskach, fantastyczna sprawa. Było jeszcze właśnie kilka opcji, które mógł Pan wybrać. Między innymi to, żebym odebrał ten medal w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Lozannie, w Warszawie mogłem odebrać, też w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czy też gdzieś na Mistrzostwach Europy, czy na Mistrzostwach Świata. Jednak opcja pojechać na Igrzyska, znowu zobaczyć to wszystko od środka na ceremonię wręczenia medalu. A jak właśnie te wspomnienia z Londynu? Wraca Pan do nich od czasu do czasu, że tak powiem, bo to chyba jak mnie mam najpiękniejsze sportowe wspomnienie pana kariery. Zgadza się. Ja jako człowiek, który w wieku 13 lat
Zacząłem podnosić ciężary, zawsze miałem z tyłu głowy taką myśl, że kurczę, muszę i chcę zdobyć ten medal Igrzysk Olimpijskich. Pojechałem do Pekinu na swoje pierwsze igrzyska, które były bardzo pechowe dla mnie, ponieważ 3 dni przed startem doznałem kontuzji, poważnej kontuzji kolana. Wróciłem z Pekinu z kontuzją i od razu kładłem się na stół operacyjny. Przebiegała przez moją głowę taka myśl, czy w ogóle jest sens, żebym dalej uprawiał ten sport. Ale z drugiej strony gdzieś tam myśl i chęć tej rywalizacji, zdobycia tego medalu przewyższyła. Poświęciłem kolejne 4 lata ciężkiej pracy, ciężkich wyrzeczeń na to, żeby być przygotowany w Londynie. Wtedy miałem bardzo dobry okres taki, że mogłem trenować bez żadnej kontuzji. No i ciężka praca, zawzięcie takie, wiara w sukces przede wszystkim, to jest bardzo istotne, że zawodnik musi wierzyć w to, że jest w stanie osiągać sukcesy i wtedy wszystko jest przed takim sportowcem, który sobie po prostu dobrze w głowie poukłada i jest nastawiony na sukces. Wierzymy, że koronawirus tym razem nie pokrzyżuje planów organizatorom i faktycznie igrzyska w Tokio dojdą do skutku, a Bartłomiej Bąk otrzyma wyczekiwany srebrny medal. A na zakończenie pływanie i zaglądamy do UKS Mos Opole. Młodzież pod okiem trenerów przygotowuje się do Mistrzostw Polski, które odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Wróciliśmy na tryby w miarę normalne. Jesteśmy przygotowani do zawodów. Na cztery imprezy zorganizowane z okazji Mistrzostw Polski w różnych miastach i w różnych kategoriach wiekowych wystawiamy zawodników. Liczymy na to, że przywiozą medale, także bardzo na to liczymy. Zwłaszcza, że Dominika Trętkiewicz tutaj na tych okręgowych mistrzostwach zdobyła najlepszy wynik od 5 lat, jeżeli chodzi o Okręgowy Związek Pływacki Opolski. Także liczymy na to, że formę złapała i że będą sukcesy. Życzymy im ogromnie, bo naprawdę mamy utalentowaną młodzież, która pomimo tych trudności w tym roku jest naprawdę zdeterminowana do tego, żeby trenować i trzymamy za nich ogromnie kciuki. Liczymy, że zawodnicy wrócą do Opola z medalami i rekordami życiowymi i za te trzymamy mocno kciuki. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i za uwagę. Zachęcam oczywiście do tego, żeby śledzić nasze strony internetowe i media społecznościowe. Oczywiście czas na opole.pl, opole.pl i sportowe opole.pl. Do zobaczenia za tydzień.